Niektóre wspólnoty mieszkaniowe decydują się na umieszczenie tabliczek z zakazem wyprowadzania psów właśnie na terenach zielonych wokół bloków. Tak jest przy bloku 315 na Dolnośląski. Do redakcji zadzwonił mężczyzna z prośbą o wyjaśnienie, czy jest to zgodne z prawem i czy taka tabliczka jest obowiązującym zakazem. Na terenach zarządzanych przez konkretne wspólnoty, czy będące w posiadaniu osób prywatnych, tabliczkę stawia właściciel taką, jak uważa za słuszne. Nie jest to równoznaczne, że jest to prawo obowiązujące na tym terenie, bo prawo musi wynikać albo z ustaw państwowych, bądź z uchwały Rady Miejskiej, która wprowadza regulamin na przykład korzystania z obiektów sportowych, z placów zabaw, czy z innych terenów zielonych. Natomiast z drugiej strony osoba stawiająca taką tabliczkę też musi sobie zdawać sprawę, że to musi być taka informacja, która nikogo nie obraża ani nie dyskryminuje. Więc zawsze postawienie takiej tabliczki no, trzeba by było przemyśleć, skonsultować również może ze Strażą Miejską, może z Radą Miejską i wtedy spokojnie umieścić taką tabliczkę, by nie powodować niepotrzebnych konfliktów. Straż Miejska w przypadku zgłoszenia dotyczącego właściciela, który wyprowadza psa na taki oznakowany tabliczką trawnik, nie mogłaby wystawić mandatu. Żeby było to prawo obowiązujące, musiałoby wynikać albo wprost z ustawy, albo z uchwały Rady Miasta, a takowej póki co nie ma. Jeżeli jest regulamin wprowadzany uchwałą Rady Miejskiej, to zawsze jest on podpisany, kto stawia. Natomiast tabliczka jest tabliczką tylko informacyjną. Oczywiście nie jest to prawo obowiązujące i można wyprowadzić na tym terenie psa. Mandat mógłby dostać za to ten właściciel, który nie posprzątałby po swoim psie. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Bełchatów obowiązuje w taki sposób, że właściciel ma w prawidłowy sposób nadzorować psa, a więc mieć nad nim kontrolę. Pies powinien być na smyczy, jeżeli jest wypuszczony do pobiegania, to musi być zabezpieczony w kaganiec i musi być nad nim kontrola i obowiązkowo sprzątamy po czworonogu. Obowiązują za to tabliczki o zakazie wyprowadzania psów na place zabaw, co wprost wynika z regulaminu ich użytkowania uchwalonego przez Radę Miasta.